No, polskie sprinty rowerowe to cykl imprez, które od maja tego roku goszczą w najpiękniejszych miastach naszego województwa. Nie mogło wśród nich zabraknąć Chrzanowa, gdzie odbył się siódmy, przedostatni etap cyklu. To promocja nie tylko miast Małopolski, w tym Chrzanowa, ale też przede wszystkim promocja roweru, jako fajnego środka do, po pierwsze, aby zdrowiej żyć, sportowo żyć, fajnie się bawić na takich imprezach jak ta dzisiejsza. W eliminacjach rowerzyści wyjeżdżali na trasę pojedynczo, walcząc o jak najlepszy czas i awans do ćwierćfinału. W kolejnych rundach oraz w finale rowerzyści ścigali się już czwórkami. No tutaj trzeba już jechać wyścig na takiej szybkości, nie wolno się odwracać, trzeba jechać właśnie na słuch. Natomiast tutaj takie smaczki techniczne typu nawrotki, schody, no trzeba to dobrze przećwiczyć na treningach, objazdach tutaj próbnych trasy, no bo takie niuanse tutaj na pewno dają metr, dwa na każdym okrążeniu, także Potem jest już łatwiej na tych prostych utrzymać tę przewagę do mety. W wyścigu finałowym wystartowało trzech czołowych zawodników cyklu. Adrian Rzeszutko, Michał Pękala i Karol Rożek. Stawkę finalistów uzupełnił Damian Głownia. Rywalizacja na trasie była zacięta od samego startu, o czym świadczy walka już na pierwszym wirażu. Musiałem pójść bardzo szeroko, jako chyba jedyny pojechałem tam po krawężniku w ogóle, po zewnętrznej całkiem. Miałem Karola po prawej, dopiero potem ściąłem do prawej. Przyblokowałem, no i siadłem Adrianowi na koło. A potem no to już było widać. Wszystko blisko. Lider klasyfikacji generalnej nie zawiódł i emocjonujący wyścig finałowy zwyciężył Adrian Rzeszutko. Drugie miejsce zajął Michał Pękala, zaś trzecie Karol Rożek. Ostatnio dość dużo odpoczywałem, już nie będę ukrywał. Koniec sezonu, nogi zmęczone, więc mało jeździłem i myślę, że to też jest trochę recepta na sukces dzisiaj. Bo świeża noga jednak sporo daje, a forma jeszcze tak bardzo nie uciekła. W Chrzanowie w kategorii kobiet wystartowały cztery zawodniczki. Pierwsze miejsce zajęła koleżanka z teamu Michała Pękali i Karola Rożka, Karolina Kukuła. Połączyła nas nasza uczelnia AGH, tam poznaliśmy się. Tam połączyła nas również nasza pasja do kolarstwa. Akurat o małopolskich tutaj sprintach rowerowych dowiedziałam się od kolegów. Dzięki zwycięstwu liderka cyklu powiększyła przewagę nad rywalkami do 260 punktów. Po zawodach można było z bliska zobaczyć nietypowy, specjalnie przygotowany do sprintów rower, na którym jeździł lider cyklu. Na left team nie jechałem tylko ja, bo tutaj też jeden kolega, który się ściga, też dokładnie używa tego samego zawieszenia. No jest to taka konstrukcja ułatwiająca właśnie jakby jazdę w trudnym terenie. Na takich eliminatorach jak dzisiaj na pewno pomaga w skrętności roweru. Fajnie ten rower skręca, fajnie powiedzmy wychodzi od razu po zakręcie na prostą. No i powiedzmy jego sztywność też dużo daje na ciasnych zakrętach, że ten rower nie traci energii na zakręcie, tylko wręcz przeciwnie, po wyjściu z zakrętu ten rower tą energię oddaje. W niedzielnym sprincie wystartować mógł każdy. Nie zabrakło więc chrzanowskich rowerzystów, których na starcie pojawiło się 14. Najwyżej z nich na wysokim, szóstym miejscu plasował się Krzysztof Szczepina. Bardzo się cieszę, że nasi właśnie chrzanowscy cykliści doskonale się tak spisali. Naprawdę zaangażowanie wiekowe od najmłodszego do 74-latka najstarszego było zachwycające. Także chwytało za serce i naprawdę dużo wzruszeń i radości nam wszystkim dostarczyło. Najstarszym zawodnikiem niedzielnego sprintu był inny reprezentant Chrzanowa, 74-letni Tadeusz Słowik. Urodzony w 1940 roku rowerzysta spisał się tego dnia bardzo dobrze. Zajął w zawodach 21 miejsce, uzyskując czas lepszy nawet od młodszych konkurentów. Jak sam podkreśla, to właśnie kolarstwo jest jego receptą na doskonałą formę i długowieczność. Trzeba siadać na rower i w inne sporty uprawiać, swoją pasję wprowadzać w czyn. Tego dnia na nieco łatwiejszej i skróconej trasie rajdu swoich sił mogli spróbować także najmłodsi, których wystartowało kilkudziesięciu. Wyścig dziecięcy budzi zawsze emocje, bo to jest słodkie, tak jak te maleństwa, czteroletnie nawet, tak, startują i próbują swoich sił, rywalizując tak jak dorośli. Małopolskie sprinty rowerowe zawitały do Chrzanowa po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Fajna impreza na rynku i na pewno będzie imprezą cykliczną. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, może trochę wcześniej, może w czerwcu, uda nam się zorganizować podobną imprezę. Finał tegorocznej edycji małopolskich sprintów rowerowych odbędzie się 5 października w Tarnowie.